No jest godzina 15. Po obiedzie oczywiście. No różnie, różni na różny sposób odpoczywają. Niektórzy leżą nawet na ławce. Kolega z pokoju, Piotruś, siedzi na ławce ze słuchawką Bluetooth w uchu, chińską, za 10 zł. Godzinę można odbierać na jednym ładowaniu, to tak nawiasem mówiąc. Tutaj jedni siedzą na ławce sobie. Nasze panie wyprały nam ciuchy i suszą. Kolega na wózku jeździ. A co robią nasze kotki? Czyli mamuśka i jej trzy maluchy. Proszę, zobaczcie. Mamuśka leży nieżywa. A jaki brzuszek ma? Zobaczcie, odstający, jaki okrągły. Taka najedzona. Dobrze najedzona. No, jedzenia mają pod dostatkiem. Proszę, tutaj z korpusów chude mięsko zostało, nie zjadły. Jeszcze jest. No tutaj wodę postawiłem, mleko, a tu mamy Gucio śpi. Zobaczcie, Gucio tutaj śpi. Guciulek. O. Mówię cicho, żeby nie budzić. Śpi Gucio. Atola i Cypisek nie śpią w tym domku. Tu ich nie ma, ale tu zaraz są. O, zobaczcie. Tu leżą sobie pod gałązkami przy kamieniach. Zaraz podejdę z drugiej strony. Z bliska je pokażę. Żeby nie spłoszyć je. Pod drzewkiem wśród kamieni brukowców to jest Cypisek tutaj, a tam dalej Tola. Tak sobie leżą i śpią kiciulki najedzone. Ma tu inne ujęcie. Mamuśka. No i Cypisek. Zasypicie. Śpią, trochę przygrzało i będą spały tak gdzieś do godziny 17-18, a później będą brykać i rozrabiać. Mamuśka trochę usłyszała mnie, bo głowę podniosła, zobaczyła co się dzieje. Położyła się znowu. I niech śpią kotki szczęśliwe. Dzisiaj pan weterynarz mnie się pytał, czy będę do adopcji oddawał te trzy maluchy. Powiedziałem, że nie, bo to na odbudowę stada naszego, bo się zmniejsza.